Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnej części Harry Potter i Zakon Feniksa. I cóż, witam was oczywiście w kolejnej serii, znaczy w kolejnej części, co nie? I za chwilę wszystko wyjaśnię. Oglądajmy na razie. O, Snape'uś! O, widzę, że wracamy znowu do szkoły. Bo w czwartej części, wiecie, nie byliśmy w ogóle w szkole, tylko wiecie, to były takie lokalizacje właśnie takie, można powiedzieć, co nie? O, proszę, jak wygląda. Ale fajnie to wygląda, Harry Potter. Pięknie, fajnie. Dobra. Okej, to taki był krótki filmik. Ale powiem wam, że był fajny nawet. Dobrze, moi drodzy. Właśnie dzisiaj już... Znaczy dzisiaj, nie dzisiaj, tylko już... właśnie zacząłem już tę część. Co powiem? Co powiem? Krótko powiem, że... Zaczynamy nową przygodę! Co tu mówić krótko? Nic. Aha, my tu graliśmy trochę już. Znaczy ja grałem, przepraszam. To weźmiemy pusty, ten drugi, dobra. Okej, czekaj, o właśnie. Właśnie. Ja tu będę, kurde, grał na taki rozdzielczość. Kurde, moi drodzy, pięknie. Dobra, poziom trudności. Jakie są w ogóle? Normalny? Trudny? Jeszcze co jakieś? Normalny niech będzie. Napisy włączono, co wy. Dobra, czy chcę to chować zmiany? Okej, okay, dobrze moi drodzy. Wreszcie możemy już zacząć normalnie na full detalach rozdzielczość. Czekajcie, czy to początek gry już? Zaraz zobaczymy za chwilę. Chyba tak. Czy się mylę? Tak, dobra, okej. Okay. Dobrze, oglądajmy już. Na full detalach, to proszę. Niezły cios, wielki D! Bo na razie! No to do jutra! Znowu daliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, buuu! Ale o czym ty mówisz? Hej! No dobra! Co robisz? Nic nie robię! O nie! Zrób coś! Expecto Patronum! Dobrze robię? Dobrze chyba robię. Ja to już ten, jak to się nazywa, już ten moment, gdy... Expecto Patronum! Pamiętam, co nie, bardzo dobrze. A jeszcze jedno zaraz zmienię sobie. Nieletni rzuca czary w obecności Mugola. No to zaje... No. Potter gu Potter. Ej, jak wy tak możecie pisać o Harrym? Nieładnie tak. Dobra, gdzie że my jesteśmy? Dla czarodziejów? To była samoobrona. Chłopiec, który... O, Sirius chyba. Tak. O, i Moody, Szelonoki. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Któż to to jest, baba? Dzięki, Tonks. Tonks, aha. Okej. Okay. Dobra, co tu powiem nam chrzestny? Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie Zakonu Feniksa. O proszę. Jakiego zakonu? To tajne stowarzyszenie tych, którzy walczyli z Voldemortem. O proszę. Oprowadzę cię. Eł. Co porabiałeś? Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Ty jesteś? Pani Weasley lubi, gdy... A, Ginny! Pomógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W
porządku, Harry. Już nie jesteś u Dursleyów. Możesz używać magii. Polecam ci Axio i Depulso. Depulso. Przydatne, ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. Najpierw poćwiczmy Axio. Ojej. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Najpierw musisz wycelować w krzesło. Tak. Następnie ruszaj różdżką jak ja i powiedz Axio. 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 To jest to. Pokaż mi jeszcze raz. Wspaniale. Teraz tylko pokaż jeszcze raz Ginny. No i co ja mam? No, i dupa. Co jest? Wymaga trochę praktyki. Czekajcie, chwila. Chwila, panie. Chwila. Napisy? Konfiguracja kontrolera. 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 Kurde, co jest? Czekajcie. Zelisa zaklęć, właśnie. Accio. Spróbuj jeszcze raz. Świetnie! Flitwick będzie cię za to uwielbiać, Ginny! To powinno pomóc. Może zdążę przed podwieczorkiem. Axio jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz Depulso. Depulso! No? Depulso! Świetna robota, Harry! Spróbuj następnie! Dobre. O, czytaj, tu. O, było! Nie przyjm się, uda ci się tylko ćwiczyć. No już przecież! No przecież już... No kurnia! Czemuż tak... Skoncentruj się, Jezu, na ruchach różdżki. Dasz radę. Dobra, ja wiem, o co tu chodzi. Kurde, tylko... Ja nie wierzę, jak to się... Kurde, już mi się wydaje, że tu jest jakieś minusy. Kurde. Nie wychodzi mi. Pokażesz jeszcze raz, Syriuszu? Dobra. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz Depulso. Depulso! No dobra, kurde, no. Depulso! To jest zacięcie. Jeszcze tylko jeden. A, dobra, okej, okay, no. O, było. Kurnia, było. Było, kurde. Jeszcze raz, Harry. Uda ci się. Kurde, to jest właśnie pojem najgorsza, kurde. Ajajaj, niedobrze. Był. Nie przejmuj się, uda ci się, tylko ćwicz. Kurde, bo to musi się tak pojawić się mi tu. Było, kurde. Było. Pokażesz jeszcze raz, Syriuszu? Kurde mole! Jezu, z krzesłem było dobrze, a z tym stołem nie może. I powiedz Depulso. Kurde. Depulso! Dobra, okej, ja wiem, o co chodzi, tylko... Tylko z tym krzesłem jest masakra. Było. Tu. Było, kurde. LOL! Skoncentruj się na ruchach różdżki. Dasz radę. Dobra, wiem, o co chodzi. Kurde, mole. Jeszcze raz, Harry. Uda ci się. A, już wiem, o co chodzi, dobra. Kurde, chwila, no panie. No, chwila, panie. Było. O, teraz. Nie wychodzi mi. Kurde! Jeszcze raz, Syriuszu? Napierdzielę, ty takie głupie... Jezu! Zrób tak i powiedz Depulso. Dobra, ja wiem jak to przejść, tylko... Depulso!
kurde. Z tym krzesłem jest kurnia masakra. Powiem wam tak, szczerze. No dawaj, 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 kurde, dawaj! Ja cię kręcę. Masakra, nie powiem wam. Nie przejmuj się, uda ci się tylko. No i dawaj, 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 kurnia. No dawaj, dawaj, dawaj. Było, było, kurde. Depulso! Teraz pomóżmy Ginny posprzątać ten pokój. No dawaj. To jest to! Dobrze jest porzucać trochę zaklęć dla odmiany. No pewnie. No dawaj, dawaj, Harry, dawaj, kurnia. Dawaj. Skoncentruj się na ruchach różdżki. Dasz radę. I dawaj. Kurde, jak ja mam to... Spieruny. Kurnia. Jeszcze raz, Harry. Uda ci się. Depulso. Dobrze, jest. Kurde, więc masakra. Mamy przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się. O Jezu, serio? Nie wierzę. Naciśnij, aby zmieniać. Brawo, czekajcie, bo mi się... Chwila, no. Akcja! Dobra, mam. Akcja! Dobrze jest. Depulso! Dzięki. Może mama przestanie gderać. Widziałaś Rona lub Hermione? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdźmy ich. Na razie, Ginny. No na razie, na razie. Jak wakacje? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Dursleyów. Dumbledore zabronił nam pisać. Uznał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Dursleyów, może to by się nie stało. Hermiono, tobie Molly też wymyśliła jakąś pracę? Mam to naprawić. Wszyscy ci pomożemy. Tak? Dobre. Do tego zadania przyda się Reparo. Patrz i ucz się. Celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja i mówisz Reparo. Reparo, reparo. Reparo. Wow. A co ja mam? Co ja mam trafić w ogóle? No, dawaj, 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 ale co ja mam? Dobra, mam, 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 mam. Dawaj, dawaj, Harry. Reparo! Oj! Cierpliwości. Wiem, że ci się uda. Kurde. Dobre. Czekajcie. What? Nie przestawaj ćwiczyć. No dobra. Kurde. Ja cię kręcę. No dawaj, dawaj. Kurde. Co jest? Profesor Flitwick się rozczaruje, jeśli wszystko zapomniałeś. Pokaż mu, Siriuszu. Celuj w tę zepsutą. Dobra. Ja rozumiem. Przesz różdżką jak ja. Jeju. I mówisz Reparo. Reparo, reparo. Dobra, ja rozumiem to. Reparo. Aha. Dobra, wiem już. Reparo. I jeszcze raz, Harry. No kurde, ja cię kręcę. No co ja robię? Przecież dobrze robię to. Ja cię kręcę. A może ja muszę tylko jednym? Kurde, co jest? Ja cię kręcę. O, było. Było dobrze. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. Ja pierdzielę. Oto come on. No, Flitwick się rozczaruje, kurde. Jeśli wszystko zapomniałeś.
Pokaż mu, Syriuszu. Ja cię kręcę. Celuj w tę zepsutą rzecz i poruszasz różdżką jak ja i mówisz reparo. Dobra, ja wiem jak to przejść, ja wiem jak to zrobić, tylko... Reparo. Kurde, ja za szybko to robię, mi się wydaje. Reparo! Było! Prawie, kurnia. Serio? Ja cię kręcę. Jeszcze raz, Harry. Dobra, jeszcze raz. Kurde! O co, come on? Do czegoż? Kurnia. Ja cię kręcę, no nie wierzę w to. Ojej, niedobrze. Cierpliwości. Wiem, że ci się... Czekajcie, jest to coś takiego jak wskazówki? Magia? Nie, też nie. Lista zaklęć, właśnie, reparo. A, już wiem, dobra. Kurde, ja to za szybko robię. Było, było. Kurnia. Profesor Flitwick się rozczarował, jeśli wszystko zapomniałeś. Pokaż mu, Syriuszu. Celuj w tę zepsutą rzecz i poruszasz różdżką jak ja i mówisz reparo. Dobra, ja wiem. Reparo. Dobra, specjalnie zrobię więcej miejsca. Świetnie! Naprawmy go! Jest! Pięknie! Oj! To niedobrze! Dobrze! Ta dziura wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest! Pięknie! Ja wiem, o co tu chodzi już. Fajnie! Świetnie! Dalej, Hermiono, posprzątajmy to miejsce i może wtedy Molly nie będzie się do mnie krzywić. Dobra. Okej. Okay. Czekajcie chwilę. No, pięknie, no. Czekajcie, czekajcie chwilę. O, dobrze było. Połamałem to. Nie, myślałem, dobra. Kurde. Czemu tak to się... Reparo! Reparo! Fajnie. Już umiem to. Już wiem, o co tu chodzi. Dobrze jest, pięknie. Tu trochę chyba nie tak jak wyszło dobrze. Pozwól, że ci pomogę. Daj, pomogę ci. Już wiem, o co tu chodzi. Pięknie. Muszę tu przytrzymać klawisz, lewy przycisk myszy i kręcić tym. Ależ tu bałagan. Pięknie. Może stworek nie daje rady. Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest stworek? Kiepska wersja skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Pięknie. Udało mi się jakoś. Co z tymi dementorami? Tam miałeś być bezpieczny. Dobrze, że Lupin nauczył cię expecto patronum. Ale Ron wygląda tak, jakby był jakiś dobrze ten... Dobrze wylecieć schowany za obronę przed pocałunkiem dementora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie. Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu. Więc ci pomożemy. Wingardium Leviosa. Zaklęcie do podnoszenia. Patrzcie uważnie. Celuj różdżką w ubrania i potem ruszaj nią tak jak ja. Aha. Wingardium Leviosa. Teraz, gdy ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. Aby wrzucić ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. Okej. Dobra i... Psiuk. Wingardium Leviosa. Oj, żebym trafił. No. Dobre zaklęcie. Pięknie. Dobre. Oj, czekaj. Oj. Trafię?
Czy nie trafię? Trafię. Nieźle, Harry. Oj, chyba teraz nie trafię. Czy trafię? No chyba automatycznie mi się wydaje spada, no. To jest to! Niedługo będziemy mieć to z głowy. Masz to. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. Okej. Okay. Oj, jaj, jaj. Oj, ej, za szybko. Teraz będzie dobrze, pięknie. Headshot, dobra. Co tu teraz jeszcze zostało mnie? Okej, chyba wszystko. Dzięki. Już. Skąd się tyle tego bierze? Wingardium Leviosa. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy i do trzymania skarpetek Rona w bezpiecznej odległości. Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Muszę iść na spotkanie zakonu. Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Dobra. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają, są tam. O proszę, Albus. Dumbledore. Myślisz o tym, co ja? Możemy użyć pelerynki niewidki, ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort. Musi być w jakiś sposób. Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Cii. Koniec spotkania. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie. Myślę, że to mamy, cokolwiek to jest. No. Prawie jestem. Już prawie... Jestem, Harry! Sala 10? Cały Wizengamot? W sprawie użycia magii przez nieletniego. Cisza, cisza! Kto jest za uznaniem winy? Chciałbym także powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Umbridge, która... Dziękuję, dyrektorze. Minister magii zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu postępowi. To znajoma knota. Była na przesłuchaniu. Między nowym i starym. Musimy zachować. To był stek bzdur. Wśród tych bzdur ważne rzeczy. Praktyk, które powinny być zabrane. Dziękuję, profesor Umbridge. Wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. I ta muzyka, jak kurde, fajna muzyka. Słuchaj, Ron. Gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie. Za dużo ze mną kłopotów. Pewnie masz rację. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Dobra, jestem ciekaw, jak to się chodzi już. Ojej. Cześć, Harry. Zauważyliście, że nie ma Hagrida? Chyba robi coś dla zakonu. Trochę ciszej. Cicho, George, bo zabierze nam punkty. Tak czy inaczej, jeśli się nie pospieszysz, zastaniesz Hermionę w złym nastroju. Co możemy zrobić? Oj, nie grzeszy inteligencją. Przysięgam uroczyście, że nie grzeszy. A tak, mapa Huncfotów. Jak mam otworzyć tą mapę, kurnia? Przysięgam uroczyście, że knuję coś złego. Dobra, gdzie my jesteśmy? Gdzie mam iść? What? Koniec, psot. Lepiej iść na górę. Hermiona nie będzie zadowolona, jeśli się spóźnisz. Ale fajne, powiem wam, tutaj... Zamknięte? Zamknięte, dobra.
Ojej, przepraszam, przepraszam. Cześć. Kurde, jak ja tu chodzę? Jezu. Cześć, Harry. Cześć, co? Co? Myślałam, że się przywitam. No, cześć. Miło spędziłeś wakacje? To znaczy, poza przesłuchaniem... Krótko mówiąc... ...wylania. To odznaka tajfunów? Chyba im nie kibicujesz. Kibicuję. Na razie, Harry. Na razie, Harry, dobra. Dobra, idziemy do tej Hermiony, bo będzie wkurzone. Może już jest wkurzona. O Jezu, jak to dole... Oj. Wszyscy zaczęli ich popierać, jak wygrali Mistrzostwa Ligi. Chodźmy do salonu. Lepiej, żeby Hermiona za długo nie czekała. Co to jest, jakieś kurde ślady krwi? Jezu, what the fuck? Tu nie tutaj. Ojeju, to sterowanie, o Boże. Masakra. Tutaj? Ej, gdzie to jest wejście? O lol. Jest! Dobra. Hasło? Jeszcze nie znam, a ty? Myślałem, że ty znasz. Prefektom nie mówią wcześniej? Tak, to było coś jak... Wiesz, coś... Nie pamiętam. Mnóstwo nam mówili. Super. To jak wejdziemy? Bez hasła, nie wpuszczam! Jasne, chodźmy. Znajdźmy jeszcze kogoś z Gryffindoru i zapytajmy o hasło. Pomyśleć, że oskarżyli mnie o wypicie całego likieru! Dobra. Ktoś idzie tutaj, kurde, nie wiem. Dzieci. Kurde, jest tu ktoś w ogóle z Gryffindoru? Wakacje, było tak cichutko. Żadnych ataków, okaleczeń, ani zaginięć. O proszę. Kurde, myślałam, że tu ty jesteś. Ja cię kręcę. Gryffindor? Tak. Hasło? Nie. Kurde. Jest tu ktoś? Ej, ziomuś. Ej, bo cię zaczaruję. Ej, kurnia. Kurde, gdzie ty jesteś, ziomuś? Chowaj tą myszkę. Oj, ktoś tu... Tylko uczniowie Gryffindoru z hasłem mogą wejść. Dobra, fajnie. Czekaj, kim ty jesteś? Kurde, co czego tu nikogo nie ma z Gryffindoru? No ludzie. Wy sobie tak latacie... Aha, latacie sobie, dobra. Oj. Przepraszam. Dobra, chwila, kogo? Jeju. Chwila, w ogóle tu coś łazi z, nie wiem, z Gryffindoru czy coś? Kurde. Ojej. Czekaj, tam przecież jest Wesley jeszcze, ten. Wesleyowie, przecież Fred i George. Może oni wiedzą hasło, hehe. Jezu, ile tego tych... Ale nauczyciele są spięci. Myślisz, że to przez Umbridge? Normalnie są. Hej, czy ktoś wie, jakie jest hasło do salonu? Mimbulus Mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi, karzełku. Witaj, Harry! Cześć! Dobra, idziemy pierwsze... No siódme piętro, ojej! Daleko, tak. Dobra, damy radę, spokojnie! Ale fajnie! O! Słyszę już ciebie, ty! Gruba damo! Oj, nie tu, przepraszam, to nie te wejście! Hasło! Mimbulus Mimbletonia. O koń. Tak jest! Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. Pomyśleć, że oskarżyli mnie o wybicie całego... Wingardium Leviosa! No i runy, nie wiem. Nazwał mnie grubą damą! Jestem damą! No! O, Harry! Dokonałeś jakiegoś odkrycia? Mm-hmm. Marta! Tak, znalazłem coś.
Na tym polegają odkrycia. W Hogwarcie można odkryć mnóstwo rzeczy. Ej, co ty robisz w moim tym domu, Gryffindorze? Ty! Z naszym fartem znajdziemy nową komnatę tajemnic. Tym razem z pająkami. Nie z pająkami, ale rzeczami, których inni nie widzą. Wow! To jest inna komnata? Nie komnata, a pokój. Znalazłam ją, jak chowałam się w rurach. Kto go odkryje, ten znajdzie wewnątrz specjalne, tajemnicze rzeczy. Świetnie! Gdzie jest ten pokój nagród? O tak! Zapytaj Martę! Marta wszystko ci powie. To tajemnica. I sama musisz ją odkryć. Dobra, fajnie. Nie! Akcjo! Kurde, nie w to... O Boże. Depulso! Przepraszam, to nie tak miał wyglądać. Dobra, kurde, wiem o co chodzi, tylko jak ja mam... Wingardium Leviosa! O! W wakacje było tak cichutko. Chwila, no panie, kurnia. Okaleczeń, ani zaginięć. Teraz się... Kurde, czemu... Co tak... Kurde. Myśleć, że oskarżyli mnie o wypicie całego likieru. Oj, 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 oj. Co to ja wziąłem? He, fotel wywaliłem. A co tam? O, no właśnie, w to, kurde, w to mam strzelać. Dobrze, moi drodzy, w kolejnym odcinku zrobimy to spokojnie, bo dzisiaj w tym odcinku już kończę i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.